jednym z naszych zadań jest uaktywnienie pasażu Wiecha, tej części, która wydaje się być jakimś ciągiem komunikacyjnym. W ciągu dnia tutaj się dużo osób przewija, natomiast on, ten pasaż nie żyje w takim życiem, jakim żył jeszcze w czasach, kiedy nazywał się pasażem śródmiejskim. A poza tym domy towarowe od lat były związane z modą. Na dachach domów towarowych w latach 70. odbywały się pokazy mody. W juniorze mieścił się salon Hoflandu, więc ta moda zawsze gdzieś tutaj była i już jakby mając w głowie Hofland, to naprawdę była to moda przez duże M i to było naturalne. Stąd też pomysł na kontener. Wybraliśmy do zaprezentowania swoich kolekcji w kontenerze 5 polskich młodych projektantów. Jest to Wiola Wołczyńska, której kolekcję mam za sobą. W następnym tygodniu będzie to kolekcja Sylwii Rohali, później zobaczymy duet Nenuko, następnie Maldoror Low Couture. I na samym końcu będzie można się zapoznać z męską kolekcją Konrada Parola. To znaczy oczywiście z małymi wyjątkami, są tam też damskie sylwetki.